Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ja postaram się tak mówić, żebyś nie rozwalić całego harmonogramu i żebyście Państwo naprawdę mogli pójść o czasie na obiecaną kawę. A oprócz tego, proszę Państwa, ja będę mówiła o szkole poprzez szkołę. To, co będzie pokazane, to jest pokazane dzięki temu, że mam świetne nauczycielki, że pracuję ze świetnymi nauczycielkami i że ja się od nich uczę. Zacznę od autorytetu. To, co tutaj zostało napisane, to jest napisane przez Piageta. I Piaget stwierdził coś takiego, że nie myślmy o czym takim, jak zupełnie ekstra zdolności matematyczne, bo być może, i to jest pewnie korelacja z tym, co pani profesor mówiła, to, że my nie mamy tych uczniów, albo nie rozpoznajemy tych zdolnych uczniów w klasie, to jest kwestia tego, jak my z tymi uczniami pracujemy. Ja próbowałam na swój własny sposób troszkę zrozumieć, co ja bym chciała widzieć w uczniach, żeby móc stwierdzić, że te rzeczy chcę albo wspierać u ucznia, albo chcę dostrzegać, albo chcę rozwijać, ponieważ wierzę, że są to rzeczy, które bardzo temu uczniowi kiedyś pomogą w szkole. A oprócz tego ukierunkują jego umysł, jeżeli nie ma tego typu zdolności, na to, żeby ta matematyka była dla niego łatwa, żeby on tą matematykę widział w świecie i żeby z tą matematyką sam z siebie sobie potrafił poradzić. I tak dla samej siebie sformułowałam takie może trzy podstawowe rzeczy. Przede wszystkim chciałabym, żeby to dziecko, które ma być osobą, która myśli matematycznie, odbierało świat w sposób taki dosyć specyficzny. Niech ono sobie w innych dziedzinach, w innych obszarach rozumuje jak chce. Niech ono myśli jak chce, ale w momencie, kiedy chce, żeby to dziecko patrzyło na świat oczyma matematyka, to żeby zobaczyło specjalne rzeczy. Między innymi, żeby się skupiało na związkach i prawidłowościach. Żeby widziało związki, żeby widziało relacje, żeby dostrzegało zależności. Nie patrzyło na rzecz taką, jaka ona jest sama w sobie, w swoim bogactwie, tylko żeby tę rzecz odnosiło do innej rzeczy, żeby widziało te zależności. Żeby chcąc, nie chcąc liczyło, przeliczało, dostrzegało te liczby, zwracało uwagę na przykład na kształty albo na jakieś aranżacje przestrzenne, no i myślało przyczynowo-skutkowo, żeby widziało, wiązało z sobą różne rzeczy. I proszę Państwa, pracując między innymi nad podręcznikami do szkoły, do nauczania początkowego, budując pewną serię podręczników, a przy okazji koniecznie muszę pokazać panie, z którymi pracuję, to jest pani Sława Lenkiewicz, bardzo prosimy, żeby Sława się pokazała, i pani Krysia Sawicka. To jest fantastyczny zespół, proszę Państwa, uczymy się od siebie wszystkie trzy nawzajem i ten wynik wspólnych dyskusji przelewamy na propozycję, którą Państwo potem dostajecie. Ja wybrałam na początek kilka zadań, w których poprzez te zadania staramy się pokazać, o co nam chodzi w uczeniu matematyki. Otóż zadania formułujemy na ogół. To jest pewna seria, pewien typ zadań, to nie są wszystkie zadania, które są w podręcznikach, ale są między innymi takie zadania, w których bardzo nam zależy na tym, żeby to dziecko samo robiło coś. Wychodzimy z założenia, i to jest nasze założenie, moje na pewno, dziewczyn tak samo, że trzeba zmienić coś troszkę w metodzie pracy z dzieckiem. Wciąż w umysłach nauczycieli, a na pewno rodziców, panuje takie przekonanie, że dobry nauczyciel matematyki to jest taki nauczyciel, który wszystko dobrze wytłumaczy. Nauczyciel ma wszystko powiedzieć dokładnie, ma wytłumaczyć, ma pokazać i wtedy dziecko, jak tylko będzie mnie słuchało, to już na pewno sobie poradzi z matematyką. I wszystko, co robimy w naszych podręcznikach, to jest burzenie tego stereotypu.
bo uważamy, że to nie o to chodzi, nie tak to ma być. Dziecko ma tworzyć swoją własną matematykę i trzeba mu dać szansę na to, żeby to robiło. Może to robić, powinno to robić między innymi w klasie. Ja przebiegnę szybko przez kilka zadań, które tutaj mamy, ponieważ nie mamy czasu na ich analizę, ale zwracam uwagę na jedną. We wszystkich tych zadaniach, które Państwu pokażę, na ogół jest tak, że jest miejsce na własne pytania dziecka, na to, żeby ono samo powiedziało, co ono tutaj widzi, żeby ono samo uzasadniło pewne swoje rzeczy, które tutaj spostrzegło. Na przykład tutaj powiedz, które przykłady trzeba było wykreślić i dlaczego. I tutaj nie ma jedynej słusznej odpowiedzi. Niech ono sobie mówi, dlaczego akuratnie uważa, że pewne przykłady tutaj mu nie pasują. Proszę popatrzeć, jest takie zadanie, to są przykłady z klasy trzeciej. Jak ty wyobrażasz sobie tysiąc? Przygotuj swój plakat. Takie też jest. Następne, można myśleć o własnościach liczb. O co jeszcze można zapytać? To są różne serie, różne typy zadań, ale na ogół zawsze na dole jest. Masz miejsce na swoje własne spostrzeżenia, na swoją własną refleksję. Szukaj, poszukuj, znajduj, zauważaj, pokłóć się ze mną, wyraź swoje zdanie. Na samym dole to są też, na to można poświęcić całe 2 godziny, żeby opowiadać, co tutaj można zrobić, ale zawsze jest. Co jeszcze ciekawego widzisz, prawda? Co zauważasz? Co twoim zdaniem jest warte, żeby tutaj poopowiadać? Przyjrzyj się uważnie i sam ustal pewne rzeczy. To jest znowu miejsce na dyskusję. Zrób coś, coś zauważ, coś zaproponuj. Ktoś inny może zrobić coś innego zaproponuje. Policz swoim sposobem. Żeby policzyć swoim sposobem, dobrze jest zauważyć, samemu pomyśleć, ale najważniejsze jest, powiedz mi, jak ty chcesz to liczyć. To jest zadanie trudne i to jest znowu informacja nie taka, że od razu zaczynamy, to trzeba podprowadzić, ale niezależnie od wszystkiego jest miejsce. Policz po swojemu. Ewentualnie nawet może być tak, nie podpowiem ci, jak to rozwiązać. Szukaj strategii, znajdź sobie miejsce, od czego zacząć. Gdzie może być moment, który ci podprowadzi dalej? Ale to jest twoja decyzja, bo to jest twój problem. Szukaj. Możesz to robić metodą prób i błędów, a możesz pomyśleć, że coś cię tutaj podprowadzi, ale rób po swojemu. Ja, proszę Państwa, chciałam Państwu pokazać przykład, który dotyczy jednego zadania, które to zadanie zostało zamieszczone również w podręczniku. Zadanie wymyśliła Krysia, pięknie zostało zilustrowane w podręczniku. Ja poszłam do nauczycielki, pani Ani, i powiedziałam, pani Aniu, będę miała taką konferencję, chciałabym porozmawiać o tym właśnie, że trzeba dać dzieciom na lekcjach matematyki przestrzeń do samodzielnej, twórczej pracy. Proszę, tu jest podręcznik, proszę wybrać sobie zadanie, możemy przekonsultować to zadanie, ale ja polegam na pani intuicji, ja wiem, że pani jest świetną nauczycielką. Padło na to zadanie. Pani Ania powiedziała, ja sobie to już wymyślę, jak to zrobić, potem mi powiedziała przed lekcją. Mnie się to spodobało. Myślę sobie, dobrze, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Proszę Państwa, naprawdę nie wiedziałam, jak lekcja będzie wyglądała. Na dodatek stałam z kamerą, Państwo zobaczycie efekty tego, jak ja kręciłam. Ja nie umiem kręcić filmów, nie umiem posługiwać się kamerą, ale to, co zostało tutaj nagrane, to jest coś, co wydawało mi się i to, co chciałam Państwu pokazać, to jest coś, co chyba warto pokazać. Na tak zwanej normalnej lekcji, z normalnymi metodami, cały czas tylko chodziło o coś innego, o czym porozmawiamy sobie być może, jak się będzie kończyła ta moja prezentacja. Otóż zadanie było właśnie takie, ułóż matematyczne opowiadanie do ilustracji. Kiedy analizowałam ten film, wydawało się, że podejście jest takie normalne. Dzieci, chodziło cały czas pani Ani o to, że tworzymy sytuację, w której są jakieś matematyczne związki, prawda? Te związki zapisujemy językiem symbolicznym, czyli tworzymy powiązania między sytuacją a matematycznym opisem.
Takie było założenie. Ale przez fakt, że te dzieci same wymyślały zadania, raptem zostało wykreowane coś, czego w ogóle nie zauważyliśmy i czego nie zaplanowaliśmy. Proszę popatrzeć. Sytuacja odniosła się, dzieci odniosły do konkretnej sytuacji. Do tych 19 wzięły 4, a dziewczynka, która wymyśliła drugie zadanie, ona stworzyła sytuację dokładnie odwrotną. I te dzieciaki to załapały. One same z siebie to zrobiły, wykreowały. Nie pytane, nie tworzone, nie inspirowane przez nikogo. To wyszło, bo wyszło, bo taka była potrzeba, bo one to zobaczyły, bo one tak chciały. Zobaczmy drugą sytuację. Jaki ty masz pomysł? Kolejny pomysł. Ja sobie miał 35 kaszel wykorzystał. Zaczęłam pisać, zrobił. Znaczy wykorzystał 16. Mhm. Ile mu zostało? 16, tak? Janek miał 35 kasztanów, wykorzystał 16. Ile mu zostało? Ona pisze, Martusia pisze, wie, że to jest 35 odjąć 16, równa się i cisza, i problem. Proszę Państwa, nie dziwiłabym się, gdyby to był tylko problem przekraczania progu dziesiątkowego. Ale jeżeli popatrzymy na tą sytuację, okazuje się, że te liczby, które tutaj powstały, to nie są zupełnie przypadkowe liczby. Wcale nie są przypadkowe liczby. Były 4 ludziki zrobione. Każdy ludzik miał 4 kasztany. 19 to było to coś, co leżało obok. Czyli ile razem było na stole? 35. Jaką sytuację tworzy ta dziewczynka? Tworzy sytuację, która jest sytuacją matematycznym obrazem tego, co tu się dzieje, co rzeczywiście funkcjonuje. Ona sobie policzyła gdzieś tam w głowie te 35. Ona sobie od razu policzyła, że 16 zostało wykorzystanych. W momencie przejścia w obszar matematyki 35 odjąć 16, ona nie jest w stanie odjąć. Mimo tego, że to 19 już funkcjonuje jako liczba. To jest pewne zjawisko, które jest bardzo ważnym, ciekawym zjawiskiem, ciekawą obserwacją, która tutaj powstała. Która tutaj powstała, bo tak idzie budowanie świata matematyki. Przejdźmy do następnego. Do tamtego modelu. Przeczytaj sobie jeszcze raz to, co powiedziałeś. Tu już dziecko powiedziało jeden przykład. Są ręce. Dzieci chcą się do tego włączyć. Basia zrobiła 40 ludzików z kasztanów. Zostało jej 20 kasztanów. Ile ludzików Basia może jeszcze zrobić? Można, żeby od tych 20 odejmować ciągle co 4. A dlaczego co 4? Bo każdy ludzik z kasztanów potrzebuje 4. Proszę Państwa, wiem, że to jest sytuacja, która Państwu umknęła szybko. Ja chciałam tylko pokazać, że to była rzeczywista. Czyli zadanie, które dziecko stworzyło, jest takie. Basia zrobiła 40 ludzików z kasztanów. Zostało jej jeszcze 20. Ile ludzików Basia może jeszcze zrobić? I pani się pyta, jak to chcesz rozwiązać? Co ty myślisz o tym zadaniu? On mówi, myślałem, żeby od tych 20 odejmować zawsze po 4. Jest ruch, kiedy on pokazuje palcem, tutaj jest to zdjęcie, pokazuje palcem na te ludziki, które są zrobione. Dlaczego po 4? Bo każdy ludzik z kasztanów potrzebuje zawsze 4. Nie dość, że wymyśla sobie swoją strategię liczenia. Odejmuje sobie po 4. Tłumaczy, dlaczego po 4. I proszę Państwa, zobaczmy, co się dalej w klasie dzieje. Oczywiście zaczyna się dyskusja. Nie, o kasztanach to tylko wszystko w porządku, tylko co? Tylko, że Masia zrobiła 40 ludzików z kasztanów, czyli tak jakby kasztanów jej nie zostało.
bo są w tych ludzikach. To też prawda. No ale Michał powiedział, że jednak zostało, zostało 20 kasztanów. Tak, czyli musiałam chyba nazbierać 60. Michał, broń się. Proszę Małgosiu, co chcesz powiedzieć? Zadanie jest dobre, bo nie trzeba mówić, ile kasztanów ktoś nazbierał. Ale Michał powiedział, że 40. Ale ile nazbierał razem, nie trzeba mówić. Nie wiadomo ile kasztanów, bo ile kasztanów miał ludzik. Właśnie. Proszę Państwa, argumentów padło dużo. Nie będziemy też analizować, bo czas tutaj nam leci, ale od razu widać, że zadanie sprowokowało dyskusję. I ta dyskusja poszła w bardzo różnych kierunkach. Ignaś, który się zawsze czepia, powiedział, że mu się zadanie nie podoba. I dlaczego mu się nie podoba? Jeden argument to był taki, no to jak zrobiła te kasztany, no to przecież nic mu jej nie zostało. Ktoś tam powiedział, no i też prawda. No ale ktoś powiedział, no dobrze, to zadanie wcale nie, jest dobre, bo przecież jak mogły zostać kasztany. No to co? No to w takim razie co jest źle? Źle jest, że nie powiedział, ile lucików potrzeba na jednego, ile kasztanów potrzeba na jednego ludzika. Ta dyskusja miała swój dalszy ciąg. Lekcja miała swój dalszy ciąg. Nie będziemy wszystkiego analizować, bo to nie o to chodzi. Co ja chciałam, tam nowa propozycja oczywiście powstała. Ta nowa propozycja powstała taka, stara była ta pierwsza. Druga to jest to na dole. Jak Państwo widzicie, powstaje nowa wersja w zestawieniu ze starą. Co jest ciekawe, przepraszam bardzo, muszę cofnąć. Co jest ciekawe, że w nowej propozycji ten chłopczyk bierze pod uwagę różne rzeczy, zmienia liczbę kasztanów. 60 kasztanów, zrobiła z nich kasztanowe ludziki, zostało 20 kasztanów. I nie ma tego na filmie, ale jest bardzo długi moment dyskusji nad tym, ile on ma zaproponować kasztanów na jednego ludzika. To on decyduje, on sobie przelicza i proszę popatrzeć, już nie jest 4. Nie wiem, czy 20 po 4 byłoby trudno. On decyduje, w tej chwili będzie po 2. To jest jego decyzja, jego świadome myślenie nad strukturą zadania. Co chciałabym podkreślić w tej krótkiej wypowiedzi? Że wątpliwości były dalsze, to już nawet o tym nie będziemy mówić. Ale jeżeli popatrzymy na sytuację, która, nie chcę powiedzieć, wymknęła się spod kontroli, ale na pewno nie była zaplanowana przez nauczycielkę, to zobaczmy sobie, że podczas króciutkiego fragmentu lekcji stało się strasznie dużo. W pierwszej sytuacji znany matematyczny model został zinterpretowany czynnościami. Czyli dziecko weszło, dwoje dzieci, weszło do tej sytuacji z gotowym modelem matematycznym. I ten gotowy model matematyczny, ucieka mi tutaj coś, gotowy model matematyczny został podchwycony przez drugie dziecko. Czyli związki między dodawaniem i odejmowaniem natychmiast zostały wyartykułowane przez dzieci. Druga sytuacja, kiedy jest sytuacja realna, którą dziecko matematyzuje, czyli wychodzi od świata realnego, matematyzuje, ale potem funkcjonowanie w świecie matematyki jest tak oderwane od rzeczywistości, że ona tam widzi problemy. Ale jest to sytuacja, która jej dała szansę na zetknięcie się z tego typu problemem. I dalsza sytuacja to była sytuacja, w którym dzieci zaczynają nie tylko, że się krytycznie słuchać, ale one wchodzą w budowanie bardzo pięknego matematycznego modelu, który jest modelem uporządkowanym. One się słuchają, one się kontrolują, one przyjmują czyjąś argumentację albo się nie zgadzają z czyjąś argumentacją, bo mogą, ale w każdym razie jest życiowa, typowa dyskusja, bardzo matematyczna. I teraz, proszę Państwa, oprócz tego, co Państwu pokazałam,
ta lekcja była dużo bogatsza jeszcze. Bo potem by się okazało, że te dzieci robiły bardzo dużo tych różnych zadań. To jedno zadanie nie wystarczyło na jedną godzinę. Trzeba było mieć aktywności na następną, bo trzeba było analizować te zapisy, które były symboliczne, dobieranie zapisów, porównywanie zadań. Można było o tych zadaniach bardzo dużo rozmawiać. Dodatkowo, akuratnie ta szkoła ma taką szansę, że osobno pracowało z dzieckiem autystycznym. I to dziecko autystyczne siedziało sobie w innym pokoiku. Czasami ono jest razem, czasami jest osobno. W tym momencie, ponieważ kręciliśmy film, to byłaby nietypowa sytuacja dla dziecka. Ono pracowało oddzielnie jeszcze. I dostarczyło nowych materiałów do dalszej dyskusji. To dziecko najpierw nazwało sobie ludziki. Był Bolesław, był Rafał, Jacek, Krzysztof. I całe historyjki, które powstawały, ja już zaraz będę kończyła, zaraz tylko chcę przejść dalej. O, chłopczyk tenżeż stworzył. Było dużo kasztanów. Najpierw zrobiono Bolesława z dwóch kasztanów, jednej czapeczki, czterech zapałek, potem zrobiono trzy ludziki. Czyli jest story, coś się dzieje. I też widać, jak ten chłopczyk wchodzi w matematykę. Bo raptem mówi, zostało 15 kasztanów i formułuje pytania. Ile było wszystkich kasztanów? Których kasztanów jest więcej? Tych, które zostały, czy tych, które zużyto do zrobienia? I potem sam z siebie wymyśla nowe zadanie. Całkiem inne, ale w tym obszarze. To jest to zadanie, które zrobił. O czym ja chciałam z Państwem dzisiaj powiedzieć? Ta lekcja była zupełnie typowa. Typowa, jeżeli chodzi o podejście. Jest zadanie z podręcznika. Jest zadanie, które można zrobić tak, jak sugeruje podręcznik. Otwieramy podręcznik, czytamy ten podręcznik, wypełniamy okienka, idziemy do następnego zadania. Można pracować zupełnie inaczej. I ta inna praca daje ogromne efekty. Ja nie wierzę, że wszyscy na tej lekcji zobaczyliśmy wszystko, co trzeba było zobaczyć. Nie wierzę, że pani Ania widziała wszystko. Ja stałam z kamerą i też wszystkiego nie widziałam. Potem ja miałam czas na refleksję. Ja sobie przeglądałam, setki razy przeglądałam film, wybierałam rzeczy i mówiłam, Jezus Maria, co te dzieci tutaj robią? Jak to jest fantastycznie, jak one potrafią myśleć. Proszę Państwa, co ja tylko mogę powiedzieć nauczycielom? Uwierzmy, nawet jeżeli nie widzimy, nawet jeżeli nie mamy czasu na to, żeby wykonać refleksję nad wszystkim, co się w klasie stało. Bo nie mamy czasu. Ale dać szansę dziecku, to ono to wykorzysta. Bo ono jest świetne, bo ono jest mądre, tylko po prostu pozwólmy mu myśleć tak, jak chce. Dziękuję serdecznie.